dziabać nie daje nam. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Myśl o wieczorze, nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt zatliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Zakończył się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Ząbkowicach Śląskich padł rekord. Ponad 51 tysięcy. To jest najlepszy wynik w historii Ząbkowic Śląskich. Wcześniej 46 tysięcy. Pobiliśmy rekord zeszłoroczny o ponad 11 tysięcy. Z puszek było ponad 48 tysięcy. Z aukcji Allegro ponad 2 tysiące. I prawie 1000 zł z zakupu gadżetów wielkoorkiestrowych. 24 finał Wielkiej Orkiestry w Ząbkowicach Śląskich przebiegł bardzo dobrze, bez żadnych problemów, bez żadnych zakłóceń. Dopisali mieszkańcy gminy Ząbkowice Śląskie oraz goście, którzy przyjechali do nas spoza gminy. Gwiazdą wieczoru był Mezo. Przyciągnął bardzo dużo osób na Halę Słoneczną. Była fantastyczna zabawa. Wolontariusze, mieszkańcy, sztabowcy. Oczywiście zakończyliśmy wszystko tradycyjnym światełkiem do nieba. Nigdy nie było przecież w nas. A cudy los obojętności pokazał czas miłości, czas nie zostawiając wątpliwości. Gdy wasze serca w naszych sercach rozbudziły słowa te, że przecież w życiu przede wszystkim ludzka życzliwość liczy się. Niech ta rozbrzmiewa w dzień i w nocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chciałbym serdecznie podziękować moim sztabowcom, wolontariuszom, którzy spisali się rewelacyjnie. Bez nich takiego wyniku by na pewno nie było. Wszystkim przyjaciołom Ząbkowickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo serdecznie dziękuję. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie na 25. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Ząbkowicach też zagramy po raz kolejny, po raz 23. Zapraszam serdecznie.